Nasze pytanie chyba będzie troszkę bezzasadne. Który sierfino smakuje lepiej? Który awon do sierfina smakuje lepiej? Myślę, że każdy smakuje inaczej i każdy jest, jakby to powiedzieć, coś innego, coś nowego. No, piszemy następną historię, o tak powiem, tak? Tamtą historię już trzeba zamknąć, bo było fajnie. W zeszłym roku się nie udało. A teraz piszemy nową historię, tak? Dzisiejszy mecz wywołał naprawdę sporo emocji, ale chyba zwłaszcza w końcówce, bo i pospały się czerwone kartki, ale przede wszystkim te rzuty karne. No myślę, że kibice, no myślę, że i widzowie też przed telewizorem nie mogą narzekać na poziom, także że myślę, że poziom był wysoki, do tego jeszcze emocje, dogrywka i karne, także no nie ma nic piękniejszego. Powracasz do składu, trochę na nietypowej dla swojej pozycji na prawej obronie. Grałeś co prawda, ale chyba za dawno tobie się to nie zdarzyło. Znaczy, powiem tak, no, będę grał tam, gdzie będzie mnie widział trener i była taka potrzeba, bo nominalny, jeśli chodzi o boczny obrońca, Kamek wypadł za kartki, Wilczek wypadł za kartki, no i gdzieś tam trzeba było może łatać, tak, i trener postawił na mnie, mam nadzieję, że będzie zawiodłem. Ostatnio mówiłeś, że troszeczkę ci jeszcze ten uraz doskwierał, jak było dzisiaj? No powiem, no ciężko było, 90 minut ok, ale tak 120 to już jeszcze był problem, ale myślę, że tydzień będzie już optymalna dyspozycja. No, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. I gratulacje. Dzięki.